Wyniki exit poll zostały ogłoszone, takie, a nie inne. Wygrała partia do tej pory opozycyjna. Jakie w tej chwili są zadania stojące przed RKW? Jaki jest sens działania dalszego RKW? No, wygraliśmy, co dalej? Po co dalej badać? No, to powiem coś takiego. Jest w tej chwili godzina 23:06 w niedzielę wyborczą. Przecież tysiące naszych ludzi siedzi teraz w obwodowych komisjach i liczy. To jest pierwsze zadanie. Drugie zadanie to jest, co zrobić z tymi wynikami. Trzeba zrobić zdjęcia protokołom albo ich skany wysłać na nasz system liczenia głosów siepoliczymy.pl, a dane z tych protokołów też przesłać na ten portal. Tam jest formularz, który należy wypełnić po to, żeby ruch kontroli wyborów, nie dlatego, że jest ruch kontroli wyborów, tylko dlatego, żebyśmy mieli alternatywę dla liczenia przez Państwową Komisję Wyborczą, żeby można było podczęściowo sprawdzić wyniki Państwowej Komisji Wyborczej, bo będziemy mieli skany, przynajmniej dużą część. To też zależy od PKW, bo nam właśnie odmawia. Chcieliśmy przez mężów zaufania w komisjach okręgowych, tu właśnie siedzi ich grupa, chcieliśmy otrzymać wszystkie kopie z protokołów obwodowych z komisji okręgowych. To jest tam około 700-800 najwyżej. Sami byśmy je zeskanowali, powiesili w internecie, ludzie by mogli zobaczyć naprawdę, jak wyglądają protokoły z tych komisji, w których głosowali. Można by podliczyć dane z nich wszystkich i zobaczyć, jaki jest wynik krajowy i w każdym okręgu. Więc namawiam teraz nie tylko moich ludzi z ruchu kontroli wyborów, ale i z wszystkich, którzy są zainteresowani tym, żeby mieć ten wynik, żeby wiedzieć, jaki on jest, mieć pewność, że Państwowa Komisja Wyborcza dostarczy ten sam wynik. Zróbcie zdjęcia protokołów, czy wiszących na szybach, jak już będą policzone. Można je dostać też od Komisji Wyborczej. To jest niewygodne w nocy, kiedy skończy liczyć, nie daj Boże, nad ranem. I te dane wyślijmy, i skany tych protokołów, i dane z protokołów wyślijmy na portal Ruchu Kontroli Wyborów siepoliczymy.pl. To jest pierwsze zadanie. Drugie to jest podsumować te raporty, które dzisiaj produkowaliśmy, wysłaliśmy do mediów, zobaczyć, jak z pewnej perspektywy wygląda ocena prawidłowości tych wyborów, co było złe i dlaczego. I wysłać do wszystkich władz taki raport, w którym pokażemy, co trzeba zmienić w przepisach Państwowej Komisji Wyborczej, co ona mogłaby sama zrobić, ale nie chciała. Co zmienić w ustawach? Jak w ogóle powinien wyglądać, być zorganizowany proces wyborczy, żeby przynajmniej ta część państwa była porządna, prosta i przyjazna ludziom. To nie jest trudne i to trzeba zrobić. I myślę, że nad resztą działań lub kontroli wyborów trzeba się zastanowić już razem z ludźmi. Także planuję zwołanie zjazdu ruchu kontroli wyborów, na którym ludzie będą mogli sami powiedzieć, co chcieliby robić. Może chcieliby z tym skończyć, bo już wygraliśmy wybory wystarczą, a może chcieliby dalej coś robić, a może chcieliby pilnować następnych wyborów, a może mają inne pomysły. I na tym chyba byśmy tą pierwszą część działania ruchu kontroli wyborów skończyli. Na wnioskach, co chcemy robić dalej, szczególnie w sytuacji, w której nowa władza ma się okazać bardziej przyjazna ludziom, lepiej organizująca im życie, bardziej zgodnie działająca z tym, co ludzie chcieliby, żeby było. Także dalsza część to dużo zależy od ludzi, którzy sami powinni wypowiedzieć się, od działaczy, wolontariuszy, ruchu kontroli wyborów. Dziękuję. Dziękuję.